Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak w bardzo prosty i szybki sposób można przygotować rybę. Zrobimy halibuta z imbirem i papryką. Do przygotowania tej błyskawicznej i bardzo prostej, naprawdę, potrawy potrzebujemy suszony tymianek, paprykę słodką, oczywiście mieloną, suszoną, masło miękkie, żeby dobrze nam się wymieszało z ziołami, troszkę, pół łyżeczki startego świeżego imbiru, posiekaną natkę pietruszki i halibuta. Ja mam taki ładny kawałek. Oczywiście najlepiej będzie, jeśli kupicie fileta. No to do dzieła. Zacznijmy od tego, że nastawimy piekarnik na 200 stopni. Przygotujemy folię aluminiową do zawinięcia ryby. Bierzemy masło i mieszamy je z przyprawami i natką pietruszki. Masło najwygodniej będzie nam wymieszać widelcem. Na folii aluminiowej kładziemy porcję halibuta. Smarujemy masłem. I dokładnie zawijamy folią aluminiową. Tak przygotowane paczuszki wkładamy do piekarnika na 10 minut. Przypominam, nagrzanego na 200 stopni. Po 10 minutach otwórzcie piekarnik. Rozwiniemy rybę. Ślicznie pachnie. Zamykamy piekarnik i pieczemy jeszcze 5 minut. Po 5 minutach sprawdziłam, mój kawałek jeszcze nie jest gotowy. Musi nabrać jeszcze więcej sprężystości i delikatności. Możliwe, że Wasz kawałek już nadaje się do jedzenia. Jeśli tak, wyjmijcie, ja jeszcze chwilę poczekam. Moja rybka jest już gotowa. Wyciągam. Cudownie pachnie. Masełko fajnie skwierczy. Mój kawałek ryby zjem ze świeżutkim chlebkiem i z kawałkiem cytryny. Ach, jest tak delikatny, że trochę mi się nawet rozpada. No nie szkodzi. Jeszcze poleję sobie rybkę masełkiem. Widzicie, to proste? A uwierzcie mi, że naprawdę bardzo dobre.